Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Maciej Kwietniewski i oczywiście zapewne po raz pierwszy padnie tutaj pytanie. Macieju, bo już nie Beatwolfie, dlaczego nie Beatwolfie, zaraz się dowiecie, dlaczego od 3 miesięcy nie było odcinków? Jak zapewne wiecie, aktualnie w całej Polsce, ale i także głównie na świecie mamy coś takiego jak kwarantanna. I myślicie sobie pewnie, no przecież jak siedzisz w domu, no to masz teraz pełno czasu, żeby cokolwiek zrobić. No ale jak zapewne także wiecie, jeżeli ma się za dużo wolnego czasu, to nie chce się nic robić. No i nie będę tutaj obijał w bawełnę, że po prostu w miarę się nic nie chciało robić, ale też jest oczywiście kwestia, która nie była jakby z mojej przyczyny. Kiedy jest kwarantanna, to wszyscy siedzą w domu, łącznie z moimi rodzicami, z moim rodzeństwem. I ciężko jest w takich warunkach w ogóle nagrywać. Dlatego też ostatecznie nie nagrywałem praktycznie nic. I sprawa też następująca jest taka, że większość swojego sprzętu zostawiłem oczywiście w Katowicach na mieszkaniu, ponieważ nie mogłem go zabrać, wiecie, w pociąg, walizkę, chociażby softboxów czy innych tego typu rzeczy, dlatego też ciężko ogólnie było cokolwiek nagrywać. Tak więc takie tutaj moje wytłumaczenie. Ja teraz sobie pogadajmy o tym, co się działo w sumie przez te 3 miesiące. Jak to w ogóle wygląda z tymi planami na 2020, ponieważ jak wiemy, 2020 został anulowany i to tak bardzo mocno. Cześć. Co tam? No co tam? Jak zapewne pamiętacie, mówiłem coś o tym, że recenzje audio nie będą się już pojawiać na tym kanale, będą się pojawiać one na innym kanale, o czym powiem kiedy indziej. I tak miało być, ponieważ miałem jakby robić właśnie recenzje audio na kanał pewnego sklepu właśnie audio. Ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, ponieważ koronawirus pozamykała wszystkie te sklepy i kiedy już mieliśmy mniej więcej ten nasz katowicki sklep otworzyć, to wtedy Katowice stały się epicentrum koronawirusa, a no i ostatecznie nic z tego nie wyszło, ponieważ ja już ostatecznie stwierdziłem, że no nie mogę po prostu się podjąć tej pracy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w epicentrum infekcji, dlatego też do Katowic się nie wybieram, przynajmniej w najbliższym czasie, i dlatego też nie mogę z nimi pracować, co jest jak najbardziej smutne, no ale niestety nic nie jestem w tym z tej sytuacji zrobić. I sprawa też wygląda następująco, że trochę to obrało inny obrót, ponieważ nadal na tym kanale już nie chcę, żeby pojawiały się recenzje audio, ponieważ będą się one pojawiać na innym kanale, na moim kanale, ponieważ od dłuższego czasu już bardzo chciałem stworzyć kanał anglojęzyczny, ponieważ mam po prostu tony komentarzy pod poprzednimi filmami, gdzie ludzie po angielsku piszą, że bardzo chcieliby usłyszeć te recenzje, ponieważ wygląda ona naprawdę świetnie, ale niestety nie rozumieją polskiego języka. Dlatego też ostatecznie po wielu próbach, a także prośbach moich znajomych właśnie amerykańskich czy to brytyjskich, założyłem angielski kanał. Jak mogliście zauważyć, ten kanał aktualnie nazywa się Maciej Kwietniewski, a ten angielski nazywa się Beatwolf. No i tak po prostu stwierdziłem, że będzie lepiej, ponieważ na tym kanale, właśnie tak jak wcześniej już mówiłem, chciałbym robić takie właśnie rzeczy bardziej fotograficzne, bardziej rzeczy z wypadów, a nie ma wypadów, jak jest pandemia, więc dlatego też właśnie 3 miesiące nie było nic nagrywane. I teraz sprawa wygląda następująco, to znaczy, że skoro nagrałeś już teraz ten update, to znaczy, że filmy będą sobie szły już teraz normalnie, tak? Nie. Nie, a aktualnie będzie nawet gorzej, można powiedzieć, bo tak jak miałem teraz wolny czas, żeby coś nagrać i po prostu to też było trochę z mojego lenistwa, ale także z nieposiadania warunków do nagrywania, tak teraz nie będę w ogóle w stanie nagrywać, ponieważ z racji tego, że nie udało mi się jakby właśnie klepnąć tej pracy, którą miałem mieć właśnie z tym sklepem audio, to stwierdziłem, że trzeba po prostu sobie poszukać jakiejś innej pracy. No i dostałem ofertę, żeby wyjechać za granicę do pracy, dlatego też w skrócie, ponieważ nie będę tutaj właśnie umawiał żadnych szczegółów, sprawa wygląda tak, że przyjadę z powrotem do Polski dopiero gdzieś w połowie, pod koniec sierpnia, coś takiego, dlatego też nie będę miał w żaden sposób możliwości nagrywania jakichkolwiek filmów, dlatego dzisiaj już aktualnie chyba nagrałem około 12 filmów i są to filmy, które miały iść na ten kanał audio. Są to filmy, warsztaty fotograficzne, które właśnie robiłem dla swojej szkoły, ponieważ wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby robić po prostu warsztaty dla osób, które po prostu siedzą jakby w domach i nie mają co robić, a mogłyby się właśnie czegoś nauczyć. I ja zajmowałem się właśnie warsztatami fotograficznymi, dlatego też mój plan jest taki po prostu, żeby właśnie te
warsztaty dokończyć i one zostaną wysłane właśnie jakby na WST, czyli Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, ale także chciałbym je wysłać do siebie na kanał, żebyście mieli także co oglądać. Plus te dwie recenzje audio, które miałem zrobić, czyli XD05 Plus od XDuo, a także Ibasa DX160, to prawdopodobnie wpadnie na kanał. Ogólnie sprawa wygląda tak, że ja do tego wyjazdu mam jakieś 13 godzin, więc nie jestem pewien, czy wyrobię się dosłownie ze wszystkim, ale jak najbardziej chciałbym. A jeżeli się wyrobię ze wszystkim, no to praktycznie będę miał zrobione 20 prawie filmów w ciągu dnia, co jest, wydaje mi się, rekordem, no ale ja jestem takim człowiekiem, właśnie deadline. Jeżeli jest deadline, to ja jestem w stanie po prostu robić kilkanaście, kilkadziesiąt godzin pod rząd i nie mam z tym żadnego problemu. Kiedy wrócę w sierpniu, to wtedy z pewnością mogę wam obiecać, że będzie naprawdę dużo materiału, ponieważ jadę tam oczywiście głównie w celach zarobkowych i będę mógł wreszcie doinwestować w sprzęt, który tak bardzo mi brakowało właśnie podczas zleceń. Jak chociażby jest to gimbal, jak chociażby są to poprawne obiektywy, no bo na przykład teraz trzymam aktualnie obiektyw kitowy do mojego aparatu i aparat w ręce, co może wam wyglądać strasznie dziwnie, może wam trochę trząść, a mnie strasznie ręka boli teraz od tego trzymania, no ale inaczej tego niestety nie widzę, żeby teraz zrobić. Dlatego podsumowując, jeżeli chodzi o takie ruszenie się i żywą aktywność właśnie z kanałem, to będzie koło sierpnia, co oczywiście nie znaczy, że nie będzie materiałów. Materiały będą, tylko po prostu ja nie będę mógł na nie odpowiadać tak aktywnie, jak odpowiadałem do tej pory, ponieważ po prostu będę w pracy. No i sprawa wygląda następująco, że kiedy wrócę już w sierpniu, to naprawdę możemy wtedy bardzo mocno ruszyć z kanałem. I jeszcze wracając na chwilę do tego angielskiego kanału, oczywiście to będzie taki profesjonalny kanał recenzencki, czyli tam chciałbym właśnie wszelkie recenzje sprzętu umieścić, a tutaj na tym polskim chciałbym właśnie trochę wdrożyć bardziej swoją osobę, swoje wyjazdy, swoje jakby częściowe zlecenia, to czym się zajmuję, to co robię na co dzień i tego typu sprawy. Dlatego Maciej Kwietniewski, polski kanał będzie o Macieju Kwietniewskim, a angielski kanał, czyli Beatwolf, będzie o sprzęcie. I tak w sumie to mogę teraz powiedzieć, takie można powiedzieć, mogę motto zarzucić. Oczywiście także zapraszam na ten kanał angielski, jeżeli jesteście bardziej zainteresowani właśnie recenzjami produktów, a także wszelakiej technologii. I od razu mówię, że nie będę robił tych samych odcinków na dwa różne kanały o dwóch różnych językach, no chyba, że to będzie rzecz typu obiektyw vintage, ponieważ chociażby mam jeszcze Olympusa 50 do nagrania na polski, ale także chciałbym go zrobić na angielskim kanale, więc to są bardzo rzadkie przypadki. A tak to w przypadku angielskiego mamy już recenzję moich ulubionych aktualnie budżetowych doków, czyli Blond BL03, które możecie kupić za jakieś 115 zł na AliExpressie, są bardzo fajne. Mamy oczywiście flagowego DAPa od FIO, czyli M15 DAP, czyli odtwarzacz muzyczny, który kosztuje 6000 zł, jak pamiętam, 5900, coś takiego. Więc ogólnie bardzo ciekawe, także materiały się tam pojawiają, które są oczywiście stylistycznie znane z tego kanału, tylko są w języku angielskim. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, like, subskrypcja i z pełną parą wracamy na ten kanał w sierpniu. I oczywiście powtarzam, materiały przez ten czas będą się pojawiać, tylko że właśnie w sierpniu zacznie się wylew bardzo nowych materiałów, które wydaje mi się będą dla was bardzo ciekawe. Nie zapomnijcie o moim Instagramie bitwolf.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, możecie do mnie pisać wiadomości wszelakie, no i oczywiście także możecie oglądać moje story, którego też za dużo przez ten czas, wiadomo, nie było. To tyle, trzymajcie się i na razie.